Boże, coś Wam powiem. Spojrzenie Jezusa jest niezwykłe, tajemnicze, przenikające i powołujące do działania. Spojrzał na rybaków i poszli za Nim. Dziś spogląda na siedzących wokół Niego słuchaczy. Co chce nam przez to przekazać? Jednocześnie mówi o rodzinie. Mówi o tych, którzy pełnią wolę Bożą, że są braćmi, siostrami i matką. Jest w tym zdaniu pewna tajemniczość, ale i prawda, która jest smutna. Każdy, kto wybiera drogę wiary, musi liczyć się z odrzuceniem. Spojrzenia ludzi będą oceniać działania. Droga wiary z każdym dniem staje się drogą niezrozumiałą dla tych, którzy nią nie podążają. Jezus oddalił się od rodziny, by podążać za wezwaniem Boga. Nie zrobił tego z oziębłości albo wzgardy, ale z powodu tego, że cały należy do Boga Ojca. W miejsce rodziny ziemskiej wybrał rodzinę duchową. Właśnie spojrzał na tych, których zaprasza do tej rodziny. Rodziną Jezusa nie stajemy się tylko przez słuchanie. Oprócz Niego musi być jeszcze wypełnianie tych słów w swoim życiu. Postawa ucznia oznacza się właśnie słuchaniem Mistrza i byciem blisko Niego. Wypełnianie woli Boga to podążanie za Nim krok po kroku, jak w tańcu. My tych kroków nie znamy. Nie znamy do końca tego tańca, więc jedyne co nam zostaje, to zaufać prowadzącemu. Dlatego zaufanie jest podstawą sukcesu w tej drodze. Pierwszą, która pojęła tę wyjątkową drogę, była Maryja. Była w bardzo ścisłym zjednoczeniu z Jezusem. Wraz z Jezusem pokazują nam, co oznacza wypełniać wolę Ojca. Każdy, kto podejmuje się pójścia za Jezusem, wchodzi do Jego rodziny. Czasem się zdarza, że z biologiczną rodziną to dobrze nam na zdjęciu. Bywa, że przeszkadzają nam w duchowym wzroście. Nie nadążają za naszymi krokami. A bywa i tak, że nawet nie są zainteresowani naszymi działaniami. Jezus wskazuje, że nie powinien być to powód do naszego załamania. Wspólnota jest wsparciem w takich chwilach. Nasi najbliżsi sercu dają nam jakąś pewność, że nigdy nie będziemy sami. Nasi przyjaciele, czy nawet ludzie, których nie znamy, ale podejmują się tej samej drogi, również są naszym wsparciem. Jezus, mając świadomość, skąd pochodzi i jaką ma misję, uczy nas na nowo wiary, nadziei i miłości. Wiara w Boga i człowieka daje nadzieję na lepsze jutro. Zmagając się z trudną miłością, wychodzimy naprzeciw wszystkim ludziom. Z takiego sposobu życia można czerpać radość dla naszego dobra i dla dobra innych ludzi. Spojrzenie Jezusa wydobywa z człowieka to, co jeszcze jest zakryte. Z jednej strony obnaża naszą zatwardziałość, nasze zamknięcie, nasz gniew, ale z drugiej strony pozwala zobaczyć Boże dobrodziejstwo. Jego spojrzenie jest indywidualnym zaproszeniem, by każdy z nas stał się Jego bliskim, najbliższym Jego sercu. Sam Jezus, według autora listu do Hebrajczyków, powiedział: oto idę, abym spełniał Twoją wolę. Na wzór Jezusa każdy nasz krok w ciele czyńmy jak w tańcu. Dlatego być blisko, być uważnym i dać się prowadzić jest tym, co jako istotne podkreśla Jezus w odczytanej dziś scenie ewangelicznej.